Kochani, witajcie. Zostaliśmy dzisiaj obdarowani takimi pięknymi pędami geranium, anginki. Ten zapach unosi się w całym domu. Myślę, że pamiętacie, bo kiedyś anginka, geranium były bardzo popularne i były na każdym parapecie. I jak tylko koło tego kwiatka się przechodzi i nieraz się go delikatnie tknie, to on już wielki, taki bardzo mocny, przyjemny, taki troszeczkę cytrusowy, ma zapach, który jest bardzo, bardzo intensywny. Ta roślinka geranium, akurat ją dostaliśmy od Zosi, tutaj, która dzisiaj u nas była. Zobaczcie, jakie to są pędy. To jest roślina, która na pewno ma wiele, wiele lat. I teraz zrobiłam już kilka sadzonek, to znaczy wzięłam pędy na sadzonki i to robimy w ten sposób, że właśnie odcinamy takie końcówki pędów. One powinny być gdzieś 10-centymetrowe i najlepiej ucina się je nad ostatnim węzłem. A te listki dodatkowe obcinamy. Możemy je oczywiście też wykorzystać. I taką roślinkę wkładamy do pojemniczka, tak jak to właśnie tam jest widać. Do słoiczka z wodą, aż puści korzonki. Wodę co kilka dni trzeba zmieniać, a potem wkładamy w ziemię i mamy swoje piękne rośliny. Tymczasem ja zrobię właśnie z tej anginki, z tego mnóstwa listków syrop. Będzie trzeba oczywiście to przepłukać, ale zaczynamy od tego, że obcinamy liście. To będzie moja sadzonka. I do jakiegoś garnka, tak jak tutaj ja właśnie mam ten garnek, przekładamy te liście po to, żeby je wypłukać, a potem zalać wrzątkiem. Wybieramy te listki, które są najbardziej wartościowe, to znaczy, które są po prostu zdrowe, bez takich oznaków przesuszenia czy niedoboru. No i muszę sobie poradzić z całą tą rośliną. Co będzie potrzebne do przygotowania syropu z listków geranium? Oczywiście to geranium, które moczyło się, te listki, które zostały zalane wrzątkiem i tutaj 1,5 doby konkretnie w tym przypadku spędziły w tej wodzie, cukier i cytrynka do smaku oraz oczywiście butelki. Można zastąpić miodem? Można zastąpić, ale tak, chodzi o to, że cukier ma również właściwości konserwujące. I jeżeli chcemy dodać miód, to nie możemy dodać w tym momencie, w którym dodajemy cukier. Dlatego, że cukier dodamy po odparowaniu jakiejś tam ilości wody z tego syropu i gdybyśmy dodali wtedy cukier, miód, a ktoś chciałby go dla właściwości zdrowotnych, to on te właściwości straci. Dlatego wtedy trzeba by wmieszać miód, gdy troszeczkę temperatura opadnie. I miód możemy wykorzystać do syropu, który będziemy spożywać na bieżąco. Wtedy taki syrop trzymamy w lodówce. Natomiast jeżeli chcemy zrobić większą ilość syropu, żeby był na przykład na jesień, na zimę, no to trzeba go zamknąć gorącym i pasteryzować. I wtedy już miód straci swoje właściwości. Więc jak miód, to do bezpośredniego spożycia, bez pasteryzacji, i do lekko przestudzonego syropu dodajemy miód. Natomiast jeżeli na zimę, na później, za kilka tygodni, kilkanaście, no to wtedy cukier. Jak tylko uniesiemy tą pokrywkę, to od razu czuć jest ten nieprawdopodobny zapach. Te liście od czasu do czasu mieszałam i teraz muszę je odcisnąć do drugiego garnka i w tym czasie może troszeczkę na temat właściwości
geranium czy syropu albo olejku. Geranium jest cenione za swoje właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, odkażające i przeciwbólowe. Ceniony jest olejek z geranium, który możemy kupić, ale możemy też ten olejek zrobić samodzielnie. Natomiast w domu, mając roślinkę geranium, możemy wykorzystać jej listki. I z liści rośliny możemy robić na przykład okłady na bolące stawy. Wiele osób pije napar z geranium, który nie tylko pomaga obniżyć ciśnienie krwi, ale działa też uspokajająco i nasennie. I w tym celu, żeby właśnie odprężyć się i usnąć, można w moździerzu zmiażdżyć kilka listków geranium i włożyć je do muślinowej saszetki albo bawełnianego woreczka, a następnie położyć na poduszce. Olejek wspomniany z geranium sprawdza się w walce z różnego rodzaju skutkami infekcji, to znaczy z przeziębieniem i grypą. Można stosować go do inhalacji i wtedy kilka kropelek olejku wlewamy do nebulizatora albo na przykład do kominka aromaterapeutycznego, czy też bezpośrednio do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Można olejek również dodawać do oliwki dla niemowląt albo do innego olejku do masażu, a następnie wmasowywać w bolące miejsca lub nakładać na blizny. Świeżo zerwane liście geranium pomagają przy bolącym uchu lub przy silnym katarze. I pamiętam jako dziecko, że właśnie mama czy babcia miażdżyła listek, by puścił sok, a następnie płytko to trzeba umieścić w nosie albo w uchu. Geranium też kiedyś stosowało się na bolące zęby lub różne problemy, na przykład afty w jamie ustnej. I w tym celu stosowano właśnie taką płukankę, to znaczy kilka listków geranium, zalewało się wrzątkiem, po 15 minutach to odcedzało się i płukało się całą jamę ustną albo po tej stronie, gdzie bolał ząb. W zależności od tego, jak bardzo gęsty chcemy ten syrop, to można go gotować i zredukować ilość wody, ale on może też być rzadszy, to nie ma większego znaczenia, ale warto jest spróbować, taki bez żadnych dodatków. Chcesz spróbować? No, chętnie. Dobrze, to może podam Krzysiowi na łyżce. Z łyżki. I co? Niezłe. Niezłe, i to, tak. I to nie ma cytryny jeszcze. Nie ma. Geranium właśnie ma taki cytrynowy posmak i też ten cytrynowy zapach. Dlatego też cytrynę dodajemy do smaku. Jeżeli ktoś na przykład, no bo jeżeli włożymy tu cukier, to ten smak cytrynki zaniknie, czy znacznie się osłabi. Dlatego możemy dodać jeszcze sok z cytryny do smaku, tak żeby nam ten syrop smakował. Ale co jest jeszcze ciekawe, że najbardziej właśnie popularne jest to geranium, to jest pelargonia pachnąca, które znamy z lat naszego dzieciństwa, z naszych domów. Natomiast jest jeszcze geranium migdałowe, które ma taki bardziej pieprzny smak, i geranium miętowe, które ma taki smak i aromat miętowy. Tamtych nie znam. Po prostu te anginki naszego dzieciństwa, czyli to zwykłe takie geranium, najbardziej znane, najbardziej popularne. Jeszcze dopytam, i tu nie ma cukru? Nie, tu nie ma cukru. No to jest dobre samo w sobie. Tak, ale żeby mogło się przechowywać dłużej. No ja wiem, rozumiem. Bo jeżeli byśmy chcieli tak stosować, tak jak już mówiłam, ten syrop do bezpośredniego spożycia, czyli na przykład powiedzmy ktoś czuje się przeziębiony, zrywa sobie kilka listków, zalewa czy robi jakąś buteleczkę syropu, to nie musi wtedy dodawać w zasadzie nic, ani cukru, ani tej wspomnianej cytryny, ale jeżeli ma to się przechowywać, to używamy jakiegoś konserwanta, czyli po prostu cukru. Wtedy to będzie syrop. Ja nie będę tego mocno odparowywać.
Dodam odrobinę, minimalną ilość cukru. Zobaczymy wtedy, czy dodam cytryny. Spróbujemy to, bo to nam przede wszystkim ma smakować. Oprócz tych właściwości zdrowotnych, no i zobaczymy, ale póki co musi się to zagotować. Teraz dosypię cukru. Taka standardowa proporcja to jest 300-350 gramów cukru na litr. Ale my zrobimy to do smaku. Zobaczymy, czy dodamy do tego cytrynkę. Będzie więcej soku z cytryny. I teraz jeszcze ostateczna degustacja. Piękny złoty kolor. Jest idealny. Daję mężowi spróbować. Bardzo dobry. Bardzo dobry. I teraz gorący nalewamy do butelek. I teraz możemy wlać do takich butelek typu kubuś, przezroczystych. Ja jednak wybrałam te ciemne butelki. Myślę, że to lepiej się przechowuje w ciemnych butelkach. Te butelki umożliwiają też pasteryzację. Tutaj mają taką specjalną wkładkę, która powoduje, że to zamknięcie jest szczelne. Oczywiście butelki możecie kupić w naszym ulubionym sklepie butelki superbutelki.pl. Myślę, że potrzeba będzie o wiele więcej tych butelek. I zamykamy. Te butelki jeszcze są fajne z tego powodu, że tu jest ta gwarancja nieotwarcia, czyli jeżeli chcielibyście komuś podarować, to wiadomo, że nie ma tej tak zwanej, nie wiem, plomba się to nazywa czy coś, nie wiem. W każdym razie widać, że ta butelka nie była otwierana. W opisie filmu podam link do sklepu superbutelki.pl i tam będziecie mogli znaleźć właśnie wszystkie produkty do przetworów. To jest link afiliacyjny. Jeżeli zrobicie z tego linku, kochani, zakupy, my otrzymamy za to drobną prowizję, którą przeznaczamy jak zawsze na zakup karmy dla naszych zwierząt. Więc serdecznie dziękujemy za Wasze zakupy i za to, że się dokładacie do tych karm. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okay, world is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt.
tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej. Okay. World is happy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, okay, what is right.